Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders 3, w którym kontynuujemy naszą przeprawę przez ten zniszczony świat w poszukiwaniu kolejnego grzechu. Dobre pytanie w sumie jakiego, chciałbym powiedzieć, którym jest, ale nie wiemy, z jakim grzechem przyjdzie nam się teraz zmierzyć. Mały kłębek, nie kłębek, kłębek mar. Okej, czy to są te dziury? Tak, to są te dziury, z których te dzieciaki nas zasypywały wcześniej bombami. Tylko, o dziwo, nie ma ich tutaj. Mały kłębek mar. Taki mech trochę. Ale zakładam... A nie, jednak są. Żegnam. Oj, proszę, akurat anielski artefakt. Ty, czekaj tu. A to jest ta miejscówka, dobra. Czyli to jest tutaj, a my mamy iść tędy. Czekaj, tutaj zeskoczę. To się tutaj chyba na początek prawie że cofnę. No to podziękuję. Dobra. Gdzie my się teraz dostajemy? To jest bardzo dobre pytanie, mam wrażenie. Czekaj, to nie jest... Tak, to jest to miejsce z Wulgrimem! Czyżbyśmy... Odłamek uzdrowienia. O, akurat, to dla kompletu historii, by kogoś to interesowało, to dla kompletu historii macie tutaj odłamek uzdrowienia i jego opis. Już niech poleci. Okej, wracamy chyba do zaświatów. A to chyba wiem, z czym będziemy walczyć. Chyba z lenistwem. Bo jak byliśmy wcześniej w zaświatach, to najpierw poszliśmy po gniew, ale gniew, no... No nie powiem, że nas, że skopał nam tyłek, bo to my go skopaliśmy, ale niestety nie złapaliśmy go, ale po drodze jeszcze spotkaliśmy lenistwo, więc wydaje mi się, że teraz to właśnie ten grzech będzie kolejnym bossem. Au. Proszę się do niego odstosunkować. Kolejny mały kłębek mar. Jak to paskudnie wygląda w ogóle. To jeszcze się rusza. Okej. Widzę i... Tam zarośnięte. Są chyba jaja tych żuków. Ale każdy daje mi póki co. Wróciłyśmy do tych czarujących widoków. Zabierasz mnie w najlepsze miejsca. Przynajmniej teraz jesteśmy lepiej przygotowani. O, jest lenistwo. Ale jak tylko zechcesz, możesz... Gdzie jest lenistwo? Tam se siedzi na tronie. No, frajer! Nawet nie umie porządnego skoku wymierzyć. Łatwo. Nie musiałem nic zrobić, żeby ten dał się zabić, no. Przecudowne. Okej, kolejny czerwonooki. Standardowy kłębek mar, dalej taki mech. Bang! Uniknął skubaniec! Okej, czyli to jest też ten minus. Okej, to bije mocno, to bije może nawet mocniejsze obrażenia niż... Lanca, ale lanca to jak lancą robię unik, to jest rzut. I rzut, który ma powiedzmy auto-aima. A tutaj jest tylko doskok, który może spudłować, jeśli przeciwnik uniknie. I kolejne adamantowe srebro. To jest ten najniższy level, więc tak średnio mnie jara, ale... Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Bo wolę akurat to srebro od odłamków. To znajdziemy tutaj. Demoniczny artefakt, proszę bardzo. Już który? 10 chyba? Już sprawdzę. Tak, 10 i znalazłem anielski artefakt. W sumie nawet nie pamiętam gdzie. Gdzie? Znalazłeś go jakieś 5 sekund, jakieś 3 minuty temu, downie.
Już nie pamiętasz, że go znalazłeś. No, bravissimo. Dobra, teraz czekaj. Myśmy się cofnęli. I... A, no tak. Teraz mamy esencję płomienia, więc możemy sobie wypalić drogę. Surprise! Ale uwaga, patrzcie, z jakim impetem wykonuje ten jeden atak. Patrzcie, raz, dwa... Nie. O, to grzmotnięcie, ona aż przyklękuje. I pytanie, czy ona przyklękuje z impetu, czy żeby bicz dalej sięgnął? To jest dobre pytanie. Okej, okay, dusze. Ogień. Żeby wypalić sobie skrót, tak? Okej, okay, widzę, jedno wystarczyło. Oj, tu jest dalsza droga jeszcze. Ładnie. Tylko pytanie, w którą stronę mamy iść? Bo tam żeśmy szli po gniew. Ja jestem na 100% pewien, że jego już tam dawno nie ma. Okej, okay, włócznia taka trochę lepsza, te latające. Mamy dwie ścieżki, idziemy tędy albo idziemy tędy. To było zablokowane, więc to może być dalsza ścieżka. Chociaż w sumie nie, bo to mogłem wysadzić wcześniej tym żukiem. Tylko tego nie ogarnąłem. Więc to może być sekret. Sprawdźmy. Płomek uzdrowienia kolejny. To w sumie dobre pytanie. Czy to jest... O! O! Nowy przeciwnika. Nie, czyli tędy chyba muszę iść. No ale tak, finalnie i tak będziemy... O! Rzecz tu! O! O! Okej! Okay. Tego się nie spodziewałem. No chodź. No. No dobra, to trochę się, to tak średnio wyszło. Okej. Dobra, już? Chyba już. Tutaj wielka kępa mar. No, trochę lepsza, ale dalej mech. Taki trochę lepszy mech, powiedzmy. Tutaj nic. Tutaj też nic. Też nic. Też nic. Hej. Wow! Jak mi przygrzmocił! No, dawaj. Kurde, nie wyszło. Pięknie. No. O, jeszcze zdechł naelektryzowany. O! Okej, okay, on by mógł na mnie wyskoczyć, czy... ten... Czy to nie jest jednak... Czym się będzie statyczne? Dobra, tu widzę, jest gniazdo tych robali. Chyba. No, prawie. Wyjście jest tam. Dobra. Leć, robaczku! No, podjedź sobie. Czekaj, co to jest tak naprawdę? Co on jeżdża? On się zamienia w taką bombę. Jak nie ognistą, to niszczącą takie coś. Chyba już nie mówić, że chyba żeśmy się cofnęli tam na początek tych zaświatów, ale to nie jest początek, tylko... Krój, powiedzmy, pomieszczenia jest podobny. Okej, tam kolejny czerwonooki. Nie, tak... Myślałem teraz, czy może udało mi się tym żukiem wysadzić te przejście, ale... Nie ma szans. Bo mi wybuchnie w łapach, zanim ja go zdążę rzucić. Okej, kolejny, który chyba by wyskoczył.
odłamki, odłamki. No. Pięknie. I fragment adamantynu, to lubię. Coraz lepsze odłamki wpadaj mi w ręce. Kto wie, znaczy, kto wie, no w sumie w momencie, w którym Wulgrim zacznie mi to sprzedawać, to już nie będę się miał czym tak martwić, nie? Wtedy wystarczy tylko się trochę pofarmić. Dobra, odpoczynek. Okej, okay, notka na przyszłość. On lub może pluć. Dobra, lecimy dalej. Wykorzystałem wszystkie dusze, jakie miałem przy sobie. I już mam prawie 2000. O, nieźle. Nurkowanie. O, kolejna rzecz. Co my tu mamy tym razem? Płonące szczątki! O, proszę, proszę. Myślałem, że to tylko za bossów, a tu nie. Już chyba trzeci taki przedmiot znalazłem. O! A to co? Jakieś świecące glony. Mogę tu? Tak, chyba mogę tu wyjść. Dobra, ale gdzie mnie to zaprowadzi? O ile w sumie gdziekolwiek. Dobra, skaczę. Nie skaczę i jest pusty. Okej, okay, czyli nie, one są... Już myślałem, że się zaciąłem, ale na szczęście nie. Okej, okay, czyli one nie skaczą, one po prostu mają chyba takie za takiego straszaka robić. A, okej, okay, jesteśmy... na górze. To czy ja mam iść tędy, czy ja tędy mam odblokować sobie przejście dalej? Okej, okay, jest jakaś dźwignia. I jest jakiś przedmiot. A, wielka kępa mar. Ludzie. Okej, okay, tam odblokowały się drzwi. Czyli nie, czyli ten. Okej, okay, czyli tędy jednak chyba było tylko odblokowanie dalszego przejścia. Z tobą się żegnamy. O! O co? Czy to... Nie, czy to było chyba... A nie! Nie, tylko było to, co jest w tym. Pięknie. W ogóle jakby oni stali na wodzie, to w momencie walnięcia tego pioruna, oni powinni dostać większe obrażenia. Bo wiecie, elektryczność plus woda, to nie jest najlepsze połączenie. Dlatego kto w tej wodzie stoi. No a to jest... A to jest tak, to jest chyba to... No, to jest to, co siedzi w tych kokonach. Myślę, jakiś nowy przeciwnik kolejny, a to nie. To stary przeciwnik. No. No, dawaj. Kurde, ciągle za wcześnie. No, brawo. Brawo. No, to powiedzmy, że się udało. Nały kłębek mar, no to... Tym bardziej nie ma o czym gadać. Akurat dobrze, że my nie dostajemy w sumie obrażeń od tego, że mamy błyskawice włączone, kiedy jesteśmy w wodzie. Widzenia. Kolejne adamantynowe srebro. Adamantytowe chyba powiedziałem kilka razy przez pomyłkę. Tego nie zniszczę. Czyli tylko takie świecące na niebiesko są do zniszczenia. Niczego też tu chyba nie otworzę. Czy coś się kryje jeszcze pod wodą? Bo mieliśmy to przejście. O! I to przejście, które mnie zaprowadziło do tego. Dalej w fabule, ale z tego co widzę, to nie ma tutaj nic więcej. Może mogę pod to popłynąć? Nie, nie mogę. Chyba, że jest tu jednak przejście. Z tamtego, na biednego. O! Stąd. Ale nie, nie. Nie, to jest tylko takie wejście po te szczątki. A to drugie... Które
jest tutaj, to jest przejście, które trzeba się udać. Bo inaczej nie będę mógł dalej lecieć z fabułą. Dobra, czy tutaj? Tutaj jest przejście. Okej, to było dziwne. Z panem się żegnamy. Au. O, prawie za 1000 oberwał. Pięknie. To się mnie podoba. Ja tam wolę odpoczynek wykorzystać niż odłamki. Zwłaszcza te małe odłamki, które praktycznie za nic mnie leczą. To była bardzo dziwna składnia. O, przypadkowo idealnie naładowany atak. Standardowa kępa mar. A, i to jest to przejście, okej. O, jest Vulgrim, proszę bardzo. O, a tutaj skrócik. Z której strony? Okej, to jest od tej strony, no ale tam już tak wszystko, zebrałem chyba wszystko, co się dało. Dobra, jest Vulgrim, jest autosave. Okej, mam dwa przejścia. Pytanie tylko, którym muszę iść. Ale niezależnie od tego, którym muszę, najpierw wykupię sobie mary, żeby mieć full odpoczynku. To jest dość fajne akurat, że można u Vulgrima wykupić sobie ładunki naszego Darksidersowego Estusa. W innych Soulsach, może nie, bo w Bloodborne akurat wiem, że da się wykupywać, da się farmić te Estusiki. Bożeż ty, jak mi na plecy wskoczył! To żryj ogień! No, żegnam. Bloodborne to chyba się, to były fiolki krwi. To wiem, że to się dało po pierwsze farmić. A nie umarł odłamek, to jest bardzo cenna rzecz. To się dało farmić, ale też się dało ileś tam chyba w danym momencie wykupić. Jeśli dobrze pamiętam, bo Bloodborne tylko oglądałem, nie miałem przyjemności rozegrania żadnego. Rozegrania, że co to za dziwny skład miał? Oho! Wyczuwam mini-bossa. Już wcześniej spotkaliśmy, a ja chyba idę coraz bliżej do grzechu, czyli ta druga ścieżka powinna mnie chyba bardziej zainteresować. No ale już teraz nie będę się specjalnie cofał, żeby ją sprawdzić. Siema. Dobra, na chwilę powrócę do błyskawicy. Czy na chwilę? No, mam dłuższą chwilę. Wow! To naprawdę fajny widok. Pomimo tego, że jest apokalipsa, to widok jest naprawdę przedni. Gdzie z łapami? Czy tam szczypcami, czy czym ty atakujesz? Wtedy, gdy są na one shot. Znaczy, na one shot? Czemu ja takie dziwne składy w ogóle wykorzystuję? Nie ma to żadnego sensu nawet. Dobra, tam. Nic nie ma i nawet tam nie byłem w stanie wyskoczyć. O, świetnie. Cześć. Dobra, ja anulowałem to. Pięknie. A, jednak nie, to nie jest miniboss. To będzie zwykły przeciwnik. Chyba po prostu przez to, że jestem tak zlevelowany, to mi tak dobrze poszło. Ale raczej takie większe potworki to minibossy były. Aż nie trafię tego, no. Patrzy ten wielki robal, z którym walczy robal, ten taki, no ten taki powiedzmy żukopodobny przeciwnik, z którym walczyliśmy jak
szliśmy po raz pierwszy po gniew. Kolejny demoniczny artefakt. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jeszcze jeden i będę mógł sobie od razu przy kolejnej wizycie u Ulfeina wykupić upgrade mojego tego Lewiatana. Upgrade maksymalny. Czy ja to mogę spalić? Nie. Tego o dziwo. O, to pewnie mogę. Tak. W środku mały odłamek leczenia. O, zajebiście. Bogactwo po prostu. Kulturowe. Wydaje mi się, że niektóre z tych to trzeba pod dobrym kątem chyba uderzyć, żeby to zniszczyć. Ci dranie nie mieli szans, prawda? Kto? Śmiertelnicy. Czemu dranie? Furia, co ty masz do śmiertelników? W ogóle do ludzkości? Zrobiła ci coś? Ja nie rozumiem tego i focha. Może rozświetlisz drogę swą błyskotliwą osobowością? Wciąż roszczę sobie prawo do ochrony cisnicy. Tylko zrób to po cichu. Chyba nie jesteśmy tu same. Okej, okay, ogólnie to rozświetlam, ale wydaje mi się, że ogień chyba troszkę bardziej. I co? Teraz będziemy się poruszali w ciemnościach? No jak mnie opluł! Weź stąd, wypieprzaj! Dobra, odpoczynek tak ma wszelki. Bo Anusz się... Anusz się naładuje kolejny. Okej, tu jest chyba przejście. Tak, tędy przejdę. I gdzie tędy dojdę? Donikąd, tylko po sekret. Bo to fajnie wygląda to. Niby płomień, ale to wygląda trochę jak w sosach, jak dusze tych potężniejszych. Znaczy potężniejszych, no po prostu jak dusze bossów. Ale zajebiście w ogóle jest to zrobione. I fragment adamantynu kolejny. To jest akurat coś, co z wielką chęcią przegarnę. Jeszcze tu jest jakiś przedmiot do znalezienia. A, taki zwykły żuk go strzeże, to się... O, a propos Mary. Wielka kępa Mar. Dobra. Tutaj pusto. No, ogień bardziej rozświetla. Dobra. I gdzie teraz? Tędy czy tam? Chyba centralnie przez to muszę przejść. Okej, dwa przedmioty. Mała kępa Mar. No to... Taki średni przedmiot. Średnio użyteczny w każdym razie. Standardowy kłębek Mar. No to już jest troszkę lepsze. Dobra, nie będę tutaj specjalnie tego jednego próbował rozbić. To jest tylko 5 mar. Not worth kompletnie. No, zaś mi wyskoczył, co z tym? O, jest Wulgrim, to mnie akurat cieszy. Tutaj mały kłębek mar. Okej. Okay. Dobra, ja muszę coś załatwić, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, już wróciłem. Przy okazji, jak mnie nie było, to się Furia, widzę, podleczyła troszkę. Dzięki właśnie temu odłamkowi. Kurde. Nie ten guzik. Ciekawe w sumie, kiedy dostanę trzecią esencję. Wątpię, że teraz od razu po kolejnym bossie.
bo to by było trochę za szybko. No jak mnie zaszarżował, żuk cholerny. No, gdzie? Gdzie złapam? Okej, okay, mały kłębek mar. Troszkę mar mi też wpadnie z... Okej, okay, to było dziwne. Zaatakował nienormalnie, po czym zaszarżował, robiąc krok w brzuch. Okej, okay, znowu te miejscówki, których nie zniszczę. Chyba, że jest tu gdzieś kolejny robaczek. Wątpię, ale może. Standardowy kłębek mar, okej. Okay. Tutaj jakieś rzeczy do zniszczenia. Średnio dobry strażnik. Chciałem być średnio pomocny. I pyk! Mocą Zeusa nie wygrasz. Tylko jeden człowiek jest w stanie wygrać z mocą Zeusa. Wziąłem to czy nie? Blanek uzdrowienia. Nie. Chociaż tym jak mam tak mało, to... Nie! Nie ten... Kurde, chciałem wykorzystać mały odłamek. Super, a nagle mały jest w tym kierunku. Dobra, nieważne. Dla mnie powinno być kolejno mały, średni, duży. Kurde. Żyj piorun. Ej, no co was tak dużo nagle? Uuu, rdzeń odmłodzenia, pięknie. Okej, okay, teraz żebym nie pomylił. Rdzeń odmłodzenia dodawał mi kolejne użycie, czy więcej leczył? Nie, więcej leczył, okej. Okay. Pojemność ma dalej plus 1. A ten drugi rdzeń to jak się nazywał? Kurde, nie pamiętam już nawet. No ale... O, człowiek, proszę bardzo. Jego się tu nie spodziewałem. Uratować cię, kobieto. Możesz mnie stąd wydostać. Tak. Dotknij. I już jesteś bezpieczna. W miarę. Nice! Super, teraz jak... W sumie mógłbym się już wrócić do Wulgrima nawet. Ale wydaje mi się, że jeszcze... Jeśli uda mi się w miarę dojść do bossa... Ale w ogóle to byłoby naprawdę dobre, tak... Z odcinka na odcinek nagle, w sensie, w poprzednim odcinku walczyliśmy z... Że w poprzednim, poprzednim. Przed poprzednim. o właśnie. Walczyliśmy z... chciwością, bo w poprzednim walczyliśmy z... Zionem. Więc to byłoby naprawdę fajne dojść teraz do tego. Do lenistwa i się z nim zmierzyć. Oczywiście, że nie trafiłem. Teraz się udało. Wielki kłębek mar, czyli mech. Okej, okay, tu jest... chyba przejście? Nie, to jest tylko to rozwidlenie. No, ale jest tutaj standardowy kłębek mar, który nie mam bladego pojęcia skąd się tu wziął. Okej, okay, ale tutaj jeszcze jest jakieś przejście. Tak czy? A nie, to jest tam, dobra. To jest z drugiej strony. Kolejne? Wielka kępa mar. Skąd to się tu wzięło? No i dobra, i wyjście jest w tamtą stronę. To biegusiem. To jest fajne, że mam akurat nieskończoną staminę, bo mogę sobie w takim momencie właśnie odpalić po prostu bieg i nie martwić się o wytrzymałość Fury. No tutaj mamy chyba nic.
Chciałem powiedzieć, że chyba może sekret, ale nie. To jest po prostu mały kłębek mar, czyli coś średnio użytecznego dla mnie. Okej, okay, prawie 5000. Pani talizman. Jesteśmy blisko. Tym razem obserwuj, nic nie mów. O, czyli chyba będzie walka z lenistwem. A tutaj dodatkowo mamy Wulgrima, co mnie bardzo cieszy. Czym może ci służyć, skromny kupiec? No dobra, na start możesz mi sprzedać... A, chciałem powiedzieć jedną marę, ale mam full. Jak sobie życzysz? Więc stwórz mi jamę do kuźni, bo chciałbym się doupgrade'ować. No nie będę próbował strzelać, jak ile wy możecie już mieć czasu, bo mnie nie było jak troszkę. Takie lekkie zająkanie nie miało miejsca, nie wiem czemu. Ale mnie dość krótko nie było. W ogóle skąd to zgarnął? Zwykła lawa, czy jak? Witaj, Furio. Zobaczmy, co mogę dla ciebie. No, możesz mi ulepszyć mojego anielskiego lewiatana. Jedno z moich najlepszych dzieł. Do wyważonego. To jedno z moich najlepszych dzieł. Świetnie. 20 mar za każdy zniszczony obiekt i 96 HP na minutę. Czyli teraz jakbym miał coś pakować, no to nie mam w co, ale mam póki co wściekłość. Zobaczmy, na wytworzenie gniewu to 15% albo nagroda, a że jak się pojawi gniewna mara, to że większą wartość pewnie ma, plus 40%. Nie tak będę finalnie celował w to, więc... No nie wiem, zobaczymy. Powodzenia. A, dzięki, może się przydać. A w sumie nie, czekaj, jeszcze może broń jakieś mogę ulepszyć. No, dawaj. Stać mi na coś? Jak chcesz zadawać potwory. Mam 3 fragmenty, to mógłbym na przykład włócznie ulepszyć. Albo szpony. 220, 252. No, niech będzie włócznia. Z tym to dopiero będziesz siać spustoszenie. De facto jej używam najwięcej. Ciekawe. Wszystkiego dobrego, Furio. No, przyda się. Dobra, jump. Odpoczynek na domyślny sobie ustawię. I wracamy tam, gdzie żeśmy byli przed chwilą, czyli do kołowrota transportowego. Ale już chyba za światy mamy prawie całe zwiedzone. W ogóle co? Mówię, że Atrium Chciwości to jest w zaświatach, nie? To jest dla mnie aż dziwne. W sensie dziwne o tyle, że to chyba nie powinno ze sobą kolidować. W sensie to nie powinno być traktowane jako ta sama lokacja. Ale co tam Segrawy myśli, to już nie moja sprawa. Jezu, jakie to są pleśne. Nie wiem, czy to... To ciężko, nie wiem, ciężko wiedzieć, czy to jest jaja, czy to są już skały. Jedno, co mam powiedzieć, to fuj. Łatwo. Furia. Fantastycznie. O, Jezu. Twój dzień sądu, lenistwo. Zostaniesz osądzony w walce, jak wszyscy inni. Zurko, przestań. Czy wyglądam ci na kogoś, kto miałby w najbliższej przyszłości z kimkolwiek? Jaki on jest spasiony! Nie masz wyboru! Zawsze istnieje jakiś wybór, złotko. Moim wyborem jest brak wyboru. Za dużo z tym zachodu. Pośmiałbym się z ciebie, ale to za dużo wysiłek. Serio? Nie obrażaj się, nieźle ci idzie gra w naszym małym moralitecie. Ale powiedz, po co to wszystko? Chodzi o apokalipsę. Mnie już zupełnie przeszło. Jedyne, na czym mi zależy, to wygoda. Brzmi jakby znajomo. Milcz! A jak sama widzisz,
Mam do tego całe zastępy sług. Tylko po to żyją. Powinnaś spróbować. Pożyczę ci paru niewolników, jeśli tylko się trochę znusisz. Tak zrobię, gdy ty i twoje rodzeństwo będziecie martwi. Mam tylko nadzieję, że reszta bardziej się postara. Nie, niech żyją albo umierają. Mnie to nie obchodzi. Rozumiesz to, prawda, jeźdźcze? Daremność tego wszystkiego. Może do mnie dołączysz, odprężysz się i nacieszysz się nicością. Myślę, że całkiem szybko by ci się podobało. Furio, nie daj się. Porzuciłabyś swoją misję? Nie. Doprawdy? Wielka, wspaniała furia nigdy nie padłaby ofiarą tak plugawej istoty. Czy na pewno zdołasz wywiązać się z zadania? Lenistwo Władca Much? Co to jest za tytuł? Władcy Much to był serial. Okej, chyba muszę ten tron rozwalić. O, to się nawet udało. O, jaki on jest gruby, nawet ten tron mu nie pomaga. O. Nie, ja po prostu nie jestem w stanie na niego patrzeć. Tutaj to ścięcie krwi, tam krzyk na duszy, stękanie, dźganie, cięcie i palenie. No i po co? Ty mi powiedz, po co? Kurde. O, pięknie. Ej, ale czemu to? Próbujesz zrobić ten doskok. To mi trochę nie wyszło. Dobra, odłamy pozdrowienia, proszę. Serio? Jakim planetem mnie trafiłeś? No kurwa, gro! O, i on zaraz padnie. O, pi-py! Moc Zeusa pogromiła cię. Gratulacje. Musisz się teraz czuć taka spełniona. Jaką zmianę pociągnie za sobą zabicie mnie na tej smutnej krucjacie? Błagasz o litość. Może trochę godności. Skarbie. Niewolnicy uniżenie podcierają mi tyłek skrzydłami aniołów, kiedy piję poranną. Jak ty możesz coś pić? Godność to mit, tak jak równowaga, o którą walczysz. Nie zmęczyłaś się jeszcze. Ale nawet najcięższa walka jest mniej męcząca niż całkowita bezczynność. Prawda. No okej, zminimalizowaliśmy go i wchłonęliśmy w talizman. To kto następny? To był dla niego największy wysiłek od 1000 lat. To był pocisk czy żart? Może jedno i drugie? Kolejne płonące szczątki, bardzo miło. Ciekawe, czy coś wypadnie z tych kawałeczków tutaj. Sprawdźmy to. Tutaj nic. Też nic. Puściutko. Dobra, to skaczmy dalej. Albo biegnijmy. Tutaj coś jest.
Wielki kłębek mar, a tu jest pajęczyna. A tu jest anielski artefakt kolejny. Pięknie. Dobra, i mamy powrót. A co za tym idzie, chyba całe zaświaty są już przez nas zwiedzone. Ty. What? What? Co to, co? Co to jest za miejsce? Wait a minute. Cześć, czy ja tam dolecę? Albo inaczej, czy jeśli przerwie mi to, czy to mi... Tak, zalicz mi śmierć. Szkoda. Co to jest za miejscówka w ogóle? Dobra, never mind. Twoja sława cię wyprzedza, o pani. Tygielasz kipi, a Targon chce poznać osławioną wojowniczkę. Ale pochlebca. Może odwdzięczysz mu się wizytą? Dobra, kolejny etap tygla dostępny. Czym może ci służyć skromny kupiec? Czyli jakby co? Co dwóch bossów to będzie wpadało? Dobrze interpretuję? Nie no, dusz nie ma co udawać, ale powinien mieć nowe artefakty. Nie śpiesz się! Tak, ma. Okej, staćmy na dwa. No to po sztuce z każdego. Mądra decyzja. I dwie mary, żeby sobie zwrócić te, które wykorzystałem. Jak sobie życz? O, zadbaj o to, by było słychać. Dobra, tutaj było lenistwo, tam... A nie, jeszcze tam, dobra, czyli ten, tam, żebym przyszedł do lenistwa, a teraz idziemy w drugą stronę. To nie, to jeszcze nie koniec. Znaczy, może to koniec zaświatów, czy co, ten, ale jeszcze musimy iść tak, jak żeśmy szli do gniewu. Ale to dopiero w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia. Cześć!